A dla mnie jest to ewidentnie szalone wyjście ze strefy komfortu na maksa. O Boże, ale to jest fantastyczne uczucie. Ale trzęsie mnie tak, że już tam nie idę, nie? Czego mnie uczy ta podróż? Tylko ogólnie o całokształt takiego tacierzyństwa. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Jest to ostatni film z naszego wyjazdu w Beskid Mały i właśnie znajduję się nad Potokiem Górskim, do którego zamierzam wejść. A zamierzam do niego wejść dlatego, że chcę przełamać jakąś barierę. Nigdy w takim potoku, chociaż skłamałbym, raz do rzeki Białki w Białce Tatrzańskiej wszedłem po pas, więc, ale tak nie zanurzyłem się do końca. Więc taka kłamstwo połowiczne, czy niedopowiedziana prawda. Jak zwał, tak zwał. Kwestia jest taka, że w związku z tym, że nasze plany troszkę się pokrzyżowały, miałem zdobywać szczyt, mieliśmy całą rodzinką szczyt Korony Gór Polski, Beskidu Małego, gdzie jesteśmy właśnie, miał to być czupel zdobywany. Weszliśmy tylko na górę Żar podczas tego wyjazdu i w związku z tym, że no to wejście z Korony Gór Polski nam się nie uda, to chciałbym tutaj zrobić coś szalonego, a dla mnie jest to ewidentnie szalone wyjście ze strefy komfortu na maksa. Ten potok jest piekielnie zimny, lodowato-mroźny, po prostu dawno nie wchodziłem do tak zimnej wody, po kostkach chłupie, fest. I w związku z tym chciałbym Was zaprosić na film kończący i podsumowując nasz wyjazd w Beskid Mały do miejscowości Kozubnik, w której się znajdujemy obecnie. I co? I na tym filmie podsumowującym chciałbym przełamać również siebie trochę i zobaczycie, czy mi się udało. A my sobie tutaj piknikujemy, jak widzicie. Rozbiliśmy się nad tym dopływem rzeki Soły, a dopływ nazywa się... Rzeka Soła. Tam jest. Nie udało nam się zlokalizować nazwy tego dopływu, natomiast jest to jakiś tutaj boczny taki dopływ rzeki Soły, nad którą tutaj znajduje się cała ta miejscowość i tak to wygląda. Tam w tle widzicie jest taki uskok i tych uskoków jest tutaj kilka, za chwilę zobaczycie sobie to na ekranie, jak wygląda ten dopływ. Tutaj bardzo przyjemne miejsce do posiedzenia, do zrobienia sobie właśnie pikniku, ale na tym uskoku jest taki mały wodospadzik kaskadowy, można by powiedzieć. I właśnie tam zamierzam wejść. Nigdy tego nie robiłem i nie wiem, czy mi się uda. Trzymajcie kciuki. Próba numer jeden nieudana. Trzęsie mnie, aż mruleją mi usta. Nie wiem, czy to jest wykonalne. Ja mam bardzo niski próg takiej wytrzymałości na zimno, więc... A do tego głęboko oddycham i to może mi nie pomaga wcale.
O Boże, ale to jest fantastyczne uczucie. Powtórzę to pewnie jeszcze, ale wow. A w nogi to aż mi gorąco, nie? Podwójnie zajebiste. Uczucie jest całkiem niesamowite. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Jak się kładłem na tym wodospadzie, to nie mogłem dotknąć skał, tak mocno woda parła mi na klatę, nie? Niesamowite. Ale wcale nie jest tak zimno po czasie, bo jest aż gorąco, czyli to co słyszałem jakby, że to gorąco takie wewnętrzne, nie? Bije od człowieka. Nie wiem jak to nazwać nawet, jakby niesamowite odczucie takiego ciepła z środka, nie? Czyli pali mnie od wewnątrz. Wow, nie myślałem, że to zrobię, ale warto wychodzić ze swojej strefy komfortu. No, ciekawe przeżycie, bardzo ciekawe przeżycie. Ojej, bardzo ciekawe przeżycie, ale trzęsie mnie tak, że już tam nie idę, nie? Ja już tam nie wchodzę, słuchajcie. Tak głęboko. Idę się ugrzać. Ale porąbane. Chyba kiedyś spróbuję morsowania, nie? Bo to pewnie jest zbliżone. Powinienem się rozgrzać pewnie przed wejściem, dlatego mnie tak trzęsie, ale to jest nie do zatrzymania. Wow. Także nie wiem, co mówiłem przed wejściem do wody, bo nie pamiętam, emocje we mnie buzowały. Taki strach w sumie przed tym wejściem. A co teraz chciałbym wam powiedzieć, to, że właśnie w związku z tym, że z pewnych rzeczy człowiek musi rezygnować, to na poczet tych rzeczy może zrobić coś innego. I w zamian za wejście na tą górę, na którą się nie udało wejść, ale mnie to lepie, postanowiłem wejść tutaj i zrobić coś, czego nie robiłem nigdy. Zajebiste. Tak, słuchajcie, po kilku godzinach relaksacji następuje czas, kiedy trzeba zakończyć przyjemne i zrobić pożyteczne, a zarazem przyjemne. Czyli zbieramy się i jedziemy na jedzonko. I tak, co chciałem wam powiedzieć jeszcze tutaj na zakończenie tej naszej wyprawy w Beskid Mały. To fakt, że z dzidziusiem, z takim małym brzdącem uczymy się sztuki kompromisu, sztuki wyboru. I tak naprawdę ja uczę się taka umiejętność rezygnacji z pewnych rzeczy, które sobie założymy. To jest coś, co tutaj wzrasta wśród nas, we mnie. I wzrost właśnie takich umiejętności to jest coś, co chciałbym pielęgnować w sobie, bo bardzo ciężko mi się pogodzić zawsze z tym, jak sobie założę coś, żeby coś zrobić, a to się nie uda. I później to po prostu przeżyć, przetrawić w sobie i tak dalej. A teraz, od kiedy Misiek razem z nami tutaj jest na pokładzie, to dużo prościej mi przychodzą te rzeczy, ponieważ jakby już nie myślę tylko o sobie i o swoich celach, a o tym, że jest jeszcze jedna istota tutaj razem z nami, ten mały człowiek, którego trzeba brać pod uwagę. I to jest super ważne, żeby on był szczęśliwy, żebyśmy my byli szczęśliwi, czyli właśnie ta sztuka kompromisu. Takie przemyślenie mi tutaj przychodzi do głowy właśnie w związku z tą wyprawą i z wcześniejszymi i pewnie przyszłymi, na których niejednokrotnie plan, który będzie z góry wymyślony, określony, po prostu się nie powiedzie i trzeba będzie z tym żyć. Pierdziele, ja stąd
jedziemy i tyle, no. No właśnie, dla Zuzanny to jest po prostu nie idziemy, nie robimy i tyle. A dla mnie to jest takie, że no bardzo nie lubię rezygnować z czegoś, co sobie założyłem, ale no nic. Dochodzimy właśnie do auta, więc jedziemy na pyszne jedzenie i pokażę Wam, jak wygląda niesamowicie smaczne żarcie w fancy restauracji w naszym apartamentowcu. I jeszcze tak sobie jadąc myślałem, czego mnie uczy ta podróż, a tak naprawdę ten młody człowiek u boku. Ten tutaj młody człowiek u boku wraz z moją kochaną małżonką. To jest cierpliwość. Cierpliwość to jest tak cenna umiejętność, mi się wydaje, w tych czasach. To jest coś, czego nie miałem, a zdobywam. Nadal nie mam tyle, ile by wypadało mieć pewnie, ale to jest coś, co każdego dnia zdobywam. Tak mi się wydaje bynajmniej. Kiedyś wrócę sobie do tego filmu i zobaczę, czy nabyłem jej więcej, czy wręcz przeciwnie. A teraz idziemy sobie zjeść. Tutaj w naszym, tak, w ogóle nie naszym, ale wynajętym przez nas mieszkaniu, w tym oto bloku w Kozłowniku, znajduje się restauracja, w której sobie zjemy. W knajpie jest fotel dla bobasa, więc młodzież nawet ma jak sobie posiedzieć. A restauracja nazywa się Nie ma mocnych, od pana Sebastiana Stwory. I ciekawostka jest taka, że tego tutaj nie było wczoraj. Ponieważ wczoraj tutaj jedliśmy i było przepysznie. A nawet miałem możliwość zjeść sobie makaron alio olio, którego nie ma w karcie. Ponieważ zapytałem, jak pan zaproponował deser, którego nie było w karcie, to zapytałem, czy skoro są desery, których w karcie nie ma, to czy jakieś inne danie można zjeść, którego również w karcie nie ma. I pan powiedział, że nie ma problemu, że można zrobić coś ze składników, które mają obecnie w kuchni i między innymi alio olio. I zasugerowałem się tym, ponieważ ostatnio w Żywcu taki makaron bardzo mi smakował. To tutaj też go sobie zjadłem. Również był bardzo smaczny. Natomiast jeśli chodzi o wegetariańskie danie, to tutaj mamy możliwość zjeść gnioki z kozim serem i czarną truflą, które jadła Zuzanna. I to było przepyszne i dzisiaj właśnie z takiej opcji sobie skorzystamy. Desery mają tutaj wyjątkowo dobre. Czekoladę sobie raz piliśmy pyszną na gorąco wieczorkiem, żeby się troszkę rozgrzać, także pewnie te różne mięsne i rybne dania też są zacne, natomiast one nie są skierowane dla nas. A tutaj tą rybkę to chyba typowo na weekend szykują, bo dzisiaj jest piątek, więc na weekend pewnie tych turystów trochę się zjedzie. Już widziałem kilka osób, które nowe przyjechały tutaj do tego apartamentowca, więc na pewno coś takiego się tu znajdzie. Tak, na pewno będą te gnioki dwa razy. Tak jest, z serem kozim. Co jedliśmy wczoraj, bo było to i bardzo... Ten nie. Ten makaron sobie mogę w domu zrobić podobny, a gnioków robił nie będę. Więc taka opcja będzie. A czy ta zupa krem jakaś wchodzi w grę? Nie wchodzi w grę. I tak, wjechała herbatka. Richmond, nie znam się na herbacie, ale naprawdę pachnie pięknie Earl Grey. Earl Grey Blue pachnie naprawdę ładnie, a smakuje jeszcze lepiej. O kurde, gorące jedzonko wleciało. Słuchajcie, i to są te gnioki właśnie z kozim serem, jakąś truflą, muselkiem, jakąś posypane parmezanem. Smacznego, kochania. Smacznego. I wjechało to, co misie lubią najbardziej. Misie lubi miodek. Serniczek z malinami i krumble jakieś śliwkowe? Rumble bumble i herba. Witam Was kolejnego dnia z tym pięknym widokiem za oknem i rzucimy sobie okiem na niego po raz ostatni. W związku z tym, że właśnie się spakowaliśmy, jest to nasz ostatni dzień tego pobytu. Bardzo przyjemnego, fajnego pobytu, uświadamiającego, jak wiecie w dzisiejszym filmie, mnie w pewnych kwestiach, w pewnej materii. A nie chodzi tylko o ten wyjazd, jeśli chodzi o moje przemyślenia odnośnie cierpliwości, kompromisu, rezygnacji, pogodzenia się z tym wszystkim, tylko ogólnie o całokształt takiego tacierzyństwa, z którym tutaj się ja osobiście zmagam i jest to piękne, piękny wyjazd, piękni ludzie i piękne krajobrazy. Tak bym podsumował ten wyjazd. Było naprawdę
przesuperancko. Tak, tak właśnie było dla mnie. I co? Ja pakuję samochód i widzimy się w drodze. No i przyszedł czas na pożegnanie. Żegnamy się z tym pięknym budynkiem. Pięknym, choć nie tak pięknym jak w dawnych latach. A skąd to wiem? Nie ze zdjęć, a miałem przyjemność przed chwilą spotkać człowieka, który tutaj w latach 70. przyjeżdżał ze swoją rodziną. Starszy pan na emeryturze. Serdecznie pozdrawiam. Pewnie nigdy nie trafi na ten film, bo w sumie nie mówiłem mu, że cokolwiek tutaj nagrywam. Natomiast ten domek tutaj za mną w tle to była willa właściciela i dowiedziałem się, że w piwnicy znajduje się basen, czyli naprawdę na tamte lata było to coś niesamowitego i ogólnie pan powiedział, że przyjeżdżali tu Włosi, Belgzy, Francuzi, Arabowie, że był to tak niesamowity ośrodek, a wejście znajdowało się mniej więcej tam, gdzie jest ta restauracja, byli tutaj fryzjerzy, krawcowie. Krawcy, tam na górze ten jeden budynek właśnie, który mieliśmy przyjemność zwiedzać, on nigdy nie został dokończony, czyli tutaj się dowiedziałem, że ten budynek nigdy nie został dokończony, natomiast znajdowało się tutaj między innymi przedszkole, rodziny HPR-u, jeszcze nie wiem dokładnie co to znaczy, hutnicze, pewnie robotnicze jakieś miejscówki przyjeżdżali tutaj na wczasy, mieli zagwarantowane 21 dni urlopu, mogli w przedszkolu zostawić swoje dzieci i jechać zwiedzać okolice. Natomiast my jedziemy do domu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w trasie. Trasa minęła bardzo szybko, dlatego się nie włączałem, ale już będąc w domu, cali i zdrowi, chciałbym wam podziękować w takim ciekawym miejscu, jak pod tą wieżą ciśnień w Tuszynie zlokalizowaną. Chciałbym wam podziękować za to, że byliście na tej serii, na tym wyjeździe w Beskidzie Małym razem z nami. I co, zapraszam was na kolejne wyprawy. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Każda subskrypcja to 10 groszy na cele charytatywne. Może niewiele, ale w kupie siła, więc im więcej tych subskrypcji, tym więcej pieniążków wpłynie. Na szczytny cel tutaj ode mnie taki przelew będzie puszczany raz do roku. I co, zachęcam was do dania łapki w górę, jeżeli wam się podobało. I śledźcie nas na następnych wyjazdach. A zobaczymy, przekonamy się, czy to będzie wyjazd z przyczepą, bez przyczepy, może gdzieś dalej, może jakaś zagranica w końcu się uda. A ten wyjazd przede wszystkim nauczył mnie tego, żeby pogodzić się ze zmianą planów, a te nowe niekoniecznie będą gorsze, a być może tak właśnie miało być. A syn właśnie mówi do mnie, tato, dlatego z Mikołajem tutaj na spacerze. Żegnamy się z wami i dziękujemy za to, że byliście. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!